rok, w którym nasz naród dotknęły nieszczęścia, wielkie nieszczęścia. Sejm i Senat na wspólnym posiedzeniu określiły katastrofę z 10 kwietnia jako największą tragedię po 1945 roku. Tak, to była wielka tragedia. Ale stoi przed nami pytanie, co z tej tragedii wyniknie? Czy wyniknie dobro? Czy wyniknie przebudzenie naszego narodu? Czy odwrotnie, jak chcą niektórzy, ten naród będzie coraz bardziej pogrążał się w złym śnie? W złym śnie, w którym zapomina się o wartościach, zapomina się o tym, że jest się obywatelami, zapomina się o tym, co powinno dla każdego z nas być najważniejsze. Zapomina się o Polsce. Ja chciałbym z całego serca, naprawdę z całego serca podziękować wam, tym wszystkim, którzy tutaj przybywali, którzy przybywali tutaj przez te 8 miesięcy i mam nadzieję, wierzę w to głęboko, będą tutaj przybywać dalej. Będą tymi, którzy chcą obudzić innych, bo sami się już obudzili, nawet jeśli przedtem spali. A wiem, że wielu z was nie spało w tym sensie, o którym tu mówię, ani przez chwilę. Wierzę, że będziemy dalej zabiegać o prawdę, o tą wartość, która w życiu narodów, w życiu ludzi jest szczególnie istotna, bez której żadne inne wartości, żadne instytucje, w tym instytucje demokratyczne, dzięki którym jesteśmy obywatelami, nie mogą działać. Dziś walka o prawdę, tak jak to była w historii, skupiła się wokół jednej sprawy. Tą sprawą jest Smoleńsk. Kto dąży do ustalenia całej prawdy o tym strasznym wydarzeniu, jest prawdy obrońcą. Prawdy w odniesieniu do tego wydarzenia, ale także tej szerszej prawdy. Prawdy o Polsce, prawdy o naszym życiu, prawdy o tym, kim naprawdę jesteśmy. Kto jest przeciw tej prawdzie, kto chce dziś tą prawdę ukryć, ten jest także przeciw temu wszystkiemu, co stanowi polską wiarę, polskie poczucie wolności, polski republikanizm, co buduje polską demokrację. My jesteśmy po właściwej stronie i nawet jeżeli dziś z różnych badań, statystyk wynika, że jesteśmy w mniejszości, to w żadnym razie nie opuszczajmy rąk. Znów odwołam się do historii. W historii także naszego narodu bardzo, ale to bardzo często rację mieli ci, którzy byli w mniejszości. Często bardzo niewielkiej mniejszości. Ale historia z czasem stawała po ich stronie. Jestem głęboko przekonany, że i dziś zegar historii bije dla nas, że przyjdzie dzień zwycięstwa, przyjdzie dzień prawdy. Wy jesteście tymi, którzy będą mogli mówić, to zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Myśmy to zwycięstwo wywalczyli. Powtarzam, dziękuję wam z całego serca za ten rok. Za ten rok, w którym nie zawiedliście. I chciałem wyrazić nadzieję, która jest jednocześnie prośbą. Nie zawiedziecie w przyszłym roku. Nie zawiedziecie Polski. Będziecie walczyć o prawdę, aż do jej pełnego ujawnienia. Dziękuję.